No i jesteśmy w konkursie Wilgen. Trzeci konkurs na tej skoczni. Zapraszam Was oczywiście do zapisywania się do Pucharu Świata z widzami. Zaczynamy konkurs. Znaczy kwalifikacje. O, już widzę, że też tu będzie ciężko, jeśli chodzi o kwalifikacje. A zaczyna je Wojciech Fortuna. Wiatr pod narty. Niestety spóźniony skok i Wojtek nie daje rady. Następującym zawodnikiem jest Klimek Murańka. Wiatr pod narty. No w sumie wykorzystany i Klimek może być w konkursie. Stefan Kula. Oj, walczył z całych sił, niestety nie udało się. Patryk Gałka. Czy da mu to kwalifikacje? Wątpliwe. Łukasz Rutkowski. Spóźnione wybicie, ale wyciąga ten skok. I do punktu K nie doleciał, więc tak nie ma kwalifikacji. Konrad Bonak. Bonak, świetny skok. Kwalifikacje ma już zapewnione. Można tak powiedzieć, Piotr Żyła. Piotrek walczy o odległość. No, raczej też powinien się zakwalifikować. Dawid Kubacki. Dawid trochę przykrótko. I Dawid Cyberblum. Zapraszam na jego kanał, a teraz jego skok. Czy da radę? Znowu bicie poszło do góry, no i niestety krótki skok. Łukasz Luki. O, Luki. Świetnie oddał skok. Olek zniszczył. Niestety słabiutki skok. Czarny koń Pucharu Świata, Paweł Kurpisz. Piękniej będzie w konkursie. Pablito Biceps. Walczy o odległość Pablito. Raczej go nie zobaczymy w konkursie. Mateusz Chrzano. Oj, Chrzano poleciał daleko. I Frankie Five. Frankie ciągnie ten skok. No ale niestety. No to jest zbyt słabe i nie ma kwalifikacji. Tomasz Byt. O, Tomek wyciągał ten skok, ale... No to jest słabe. Paweł i Karut. Szarpnięcie. Jest prędkość, ale trochę nisko leciał. I też nie ma kwalifikacji. Krzysiobiegun. Krzysio dobrze się ułożył na nartach. Oj, trochę go podwiało. Ale kwalifikacja raczej będzie. Robert Mateja. Oj, trochę spóźnił skok. Czy wyciągnie odległość? Chciał, ale upadek. Marek Rosenberg.
Trochę za wcześnie się wybił Marek. Nie będzie kwalifikacji. Maciek Kot. Dobre wybicie. Walka o odległość. Jest piękny skok. 140,5 metra. Macieja Kota, Jan Ziobro. Oj, za krótko, za krótko. Damian van Lifepool. Odbicie z jednej nogi i też go nie zobaczymy w konkursie. Kamil Stoch. Kamil też może się pożegnać z konkursem. Damian Ronaldo. Przyzwoity skok, ale niestety za krótki. I Radek Gigantus. Dobry skok. I będzie kwalifikacja. Kasi Zajebioza. Piękny skok Kasiego. Jest kwalifikacja. Adam Małysz. Spóźnił skok, ale będzie wyciąganie go. Niestety upadek. I już zawodnicy, którzy nie muszą się kwalifikować, czyli Radek Jachres. Potraktował to na luzie, jako skok treningowy, Rafał Ślisz. Oj, Rafał oddał przyzwoity skok, 140 metrów. Seba Statysta. Też dobry skok Seby. Zobaczymy jak Krzysią Jętus skoczy. Też dobry skok Krzysia. Marcin Bachleda. Marcin bez formy. Pod koniec tego sezonu. Borys Karlsson pod koniec. W środku sezonu. No. A Borys zwiększa przewagę nad nim. I też świadczy to po tym skoku. I zaczynamy pierwszą serię konkursową. Zaczynają Klimek Murańka. No i niestety Klimek spóźnił odbicie. Patryk Gałka. Przyzwoity skok. Dziewiąta lokata. I Konrad Bonak. I jego masa. O, wyciąga skok na maksa. Ale ciężko będzie mu się dostać do drugiej serii. Piotr Krzyło. Dobry skok Piotrka. Łukasz Luki. Przyzwoicie. I czarny koń Puchar Świata, Paweł Kurpisz. No i niestety nie zobaczymy go w konkursie. Mateusz Chrzan.
Znaczy w drugiej serii Pawła nie zobaczymy, a Chrzano. Chrzano pięknie poleciał. Krzysio, biegun. Odbicie z jednej nogi. Niestety upadek, też Krzysia nie zobaczymy. Maciek kot. Dobry skok Maćka. Radek Gigantus. No i niestety Gigantusa nie zobaczymy w drugiej serii. Kasi zajebiona. O, Kasi przyzwoicie. Raczej go zobaczymy w drugiej serii. No i zaczynamy. Radek Jachres. Tych, co nie musieli się kwalifikować, jak się spiszą w konkursie teraz. War Jachres ładnie wyciągnął ten skok. Rafał Ślisz. Rafała nie zobaczymy w drugiej serii. Seba Statysta. Też wyciąga skok jak Jachres. Krzysio Miętus. Krzysia też nie zobaczymy w drugiej serii, niestety. Czy zobaczymy Marcina Bachleda, który jest bez formy w tym momencie? No, też go nie zobaczymy. No i w formie Borys Kalesony. Ci powiększy swoją przewagę. Niestety spóźnił odbicie i też nie zobaczymy go. Zaczynamy drugą serię, a zaczynają Paweł Kurpi z Czarny Koń Pucharu Świata. No i dobra. Poprawił się, poprawił się. Konrad Bonak. 26 po pierwszej serii. Też trochę odbicie za wcześnie, ale wyciągnął ten skok. Patryk Gałka. 17 po pierwszej serii. Niestety słabiutki skok Patryka. Seba Statysta, 16 po pierwszej serii. No i niestety upadek Seby. I Kasi Zajebioza, 14 po pierwszej serii. Aj. Łukasz Luki, 12 po pierwszej serii. No i zachowa swoją pozycję Luki. Za to Radek Jachres, 11 po pierwszej serii. Powalczy pewnie o lepszą lokatę. Chociaż będzie mu ciężko wyprzedzić Lukiego. Ale minimalnie wyprzedził. Maciek Kot, 8 po pierwszej serii. I piękny skok Macieja Kota. Mateusz Chrzano, 7 po pierwszej serii. Chrzano walczy o odległość. I druga pozycja. Piotrek Żyła, 5 po pierwszej serii. A i wyciąga ten skok, trochę źle wyszedł. No i niestety. No i Ben Fred przed Johnem Mollerem
Maćkiem Kotem, Mateuszem Chrzano, Piotrkiem Żyłą, Radkiem Jachrecem i Łukasiem Lukim. Kasisja Bioza i Konrad Bonach, 9, 10, 14, Patryk Gałka, Paweł Kurpisz, 20, 21, Sebastian Tysta. No i tyle. Co tu więcej mówić? No, czołówka jest taka, jaka jest. I tu wszystko jeszcze jest możliwe, tak jak patrzę na tą klasyfikację. Nawet Borys Kalesony, bo zostało jeszcze 25 konkursów do końca Pucharu Świata. I wszystko jest otwarte jeszcze. Zapraszam Was na czwarty i ostatni konkurs Willingen.